Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Z powstania do Auschwitz autorstwa Niny majewskiej braun Czyta Małgorzata Lewińska. Dla Grzesia. Pamięci Jadwigi i Jana Roguskich. Gdy komuś zaufasz, dajesz mu władzę, by cię zniszczył. Maria Niech Zula postawi to na podłodze. Nie, nie tutaj. Protestuje głośno, bogosposia, którą dostaliśmy w spadku po poprzednich właścicielach mieszkania, nie nawykła do przejmowania się porządkiem i jak zwykle władowała się z wiklinowym koszem pełnym zapieszczonych kartofli na mój dopiero co kupiony jasny dywan. To niby gdzie? Tyle razy mówiłam, że od takich rzeczy są wycieraczki skara boskie z panią biadoli jak to ma w zwyczaju gdy nie podobają jej się moje polecenia świętej pamięci świeć panie nad jej duszą panna koralowska nigdy na mnie nie narzekała ależ moja droga sile się na spokój ja nie narzekam tylko proszę żebyś dostosowała się do nowych wytycznych a że niby stare były złe bierze się pod boki pochyla jak przekupka na straganie i przekrzywiwszy głowę w lewo zaczyna dobrze znaną tyradę Jakiem przyszła tu ze wsi od mamusi, a było to w 1932 roku, to żem powiedziała, że nie będę. Dobrze już dobrze. Jestem coraz bardziej zniecierpliwiona. Wiem, mówiła to Zula już kilka razy, ale musi Zula zrozumieć, że ja przy czwórce dzieci i wiecznie zapracowanym mężu muszę prowadzić inne życie niż wspomniana starsza pani. I jeśli nie będę dbać o porządek, to ani ja, ani Zula się w tym wszystkim za chwilę nie połapiemy. Było dobrze, wzrusza ramionami, ale może być jeszcze lepiej. Nie zwracam już na nią większej uwagi i odkładam trzymany w ręku słomkowy kapelusz na półkę nad paltami, przy czym odruchowo zerkam do lustra i poprawiam niesforne kosmyki, które korzystając z okazji rozbiegły się na wszystkie strony. Właśnie wróciłam ze spaceru z Małym Jasiem. Na placu Trzech Krzyży umówiłam się z siostrą, by omówić dostawę mięsa od przyjaciół w Aninie. Ma je dla nas przemycić jej mąż Wacław, a my drżymy, zastanawiając się, czy powinien się tak narażać. Róża jednak upiera się, że dieta dzieci jest tak beznadziejnie uboga, że kawał solidnego mięsa będzie na wagę złota i nie ma co się oglądać. Nie sposób się z nią nie zgodzić. Niemcy racjonowaniem żywności i skromnymi porcjami wydzielanymi na kartki najchętniej by nas zagłodzili, i jeśli człowiek czegoś nie skombinuje na boku, trudno przeżyć. Z niedożywienia i braku witamin szerzą się choroby z gruźlicą na czele. Ja to nawet myślałam, żeby od państwa odejść. Wydawało mi się, że ten temat również wyczerpałyśmy, ale skoro Zuli nie odpowiada praca u nas, to. A niby gdzie miałabym pójść? Dąsa się jeszcze bardziej zupełnie, jakbym miała udział w jej rodzinnym szczęściu i ostentacyjnie odwraca bokiem. A przecież w żadnym razie nie ponoszę odpowiedzialności za to, że jej rodzice z dwójką młodszych dzieci, po tym jak sprzedali niewielki majątek, który z trudem pokrył koszt biletów na transatlantyk, wyruszyli szukać szczęścia w odległej, obiecującej lepsze życie Ameryce. Z dzisiejszej perspektywy trzeba przyznać, że mieli rację, bo z pewnością wojna nie dotknie ich w takim stopniu jak nas. I choć jej również proponowali wyjazd, to zakochana do szaleństwa Zula nie chciała opuścić narzeczonego, za którym dosłownie poczłapała z małym zawiniątkiem na plecach do stolicy, która w ich młodzieńczych oczach miała zagwarantować dobrą pracę w fabryce, mieszkanie i życie na jako takim poziomie. Ale już w pierwszych dniach pobytu w Warszawie okazało się, że przede wszystkim zapewnia życie rozrywkowe, zapełniając je kamratami z ciemnej gwiazdy i narzeczony ochoczo rzucił się w jego wir, który tak go pochłonął, że stracił zainteresowanie naiwną dziewczyną. I Bóg raczy wiedzieć, co by się z nią stało i jak by skończyła, gdyby nie przypadkowe spotkanie z panną Koralowską. Hrabina po kilku dniach obserwacji i zagadywania wreszcie ulitowała się nad z zrozpaczoną dziewczyną i ofiarowała jej posadę służącej oraz zakwaterowanie w niewielkim pokoiku tuż za kuchnią. Wkrótce okazało się, że panie pasują do siebie jak ulał. A w zasadzie Zuli pasuje to, że jej nowa pracodawczyni nie jest szczególnie wymagająca i traktuje utrzymanie porządku w mieszkaniu z przymrużeniem oka zwykła powtarzać, że życie nie powinno sprowadzać się do tańcowania na szmacie z miotłą w ręku, choć to przecież nie ona pląsałaby ze ścierką. Z rezultatem tej życiowej filozofii boleśnie się zderzyliśmy, kupując lokum po staruszce. Wszystko domagało się gruntownego remontu, napraw i czyszczenia, ale powierzchnia mieszkania i lokalizacja przy prestiżowej Żurawiej w centrum miasta Przeważyły nad potencjalnymi wydatkami, dając przy okazji możliwość wykazania się fantazją i gustem przy projektowaniu wnętrza. Obawiałam się tylko, czy uda nam się pozbyć smrodu stęchłego tytoniowego dymu, którym przez lata konserwowała każdy centymetr mieszkania jego była właścicielka. Nieznośny fetor wbił się w obicia mebli, ściany, futryny. Osiadł nawet na zakurzonym, powyginanym artretycznie ze starości fikusie, który najwyraźniej, regularnie podsuszany, gubił co róż kolejne liście, by wreszcie upodobnić się bardziej do szkieletu niż ozdobnej rośliny. Projektując nasze nowe, przytulne gniazdko, wzorowałam się oczywiście na najlepszych zagranicznych magazynach, głównie pochodzących z eleganckiej, nowoczesnej Francji i staromodnej, tradycyjnej Anglii. Swobodnie łącząc style, sprawiłam, że nasze mieszkanko stało się wyjątkowo urocze. Wysokie, duże pokoje, sufity z fikuśnymi kasetonami i zdobnymi listwami, złote karnisze z ciężkimi, gęsto drapowanymi, kremowymi, welurowymi zasłonami, dodały szyku i stały się inspiracją, by całe mieszkanie, utonęło w bielach, beżach i połyskliwej kości słoniowej, przetykanych naturalnym odcieniem drewna. Pozwoliłam sobie nawet na spełnienie marzenia i odrobinę nonszalancji. Mimo protestów męża i jego utyskiwania na koszty, sprowadziłam prosto z Paryża stary brzuchaty zegar ból, rozparty na zabawnych złotych nóżkach i zwieńczony dmącym w trąbkę aniołem. W kilka pracowitych tygodni, drenujących portfel męża, uwiliśmy z Heniem wygodne gniazdko dla czwórki naszych dzieci, niemal dorosłych Zosi i Janieli oraz małych synów Jasia i Stasia. To, co nas cieszy i napawa dumą, dla Zuli stało się przekleństwem. Szybko się okazało, że nieprzyzwyczajona do sumiennej pracy gosposia, nie radzi sobie z czyszczeniem, pucowaniem i polerowaniem nowych powierzchni, a moje polecenia coraz łatwiej wytrącają ją z równowagi. W dodatku, nie zważając na materiały, delikatność obić i połysk mebli, wszystko najchętniej czyściłaby sodą oczyszczoną albo domowej roboty pastą na bazie drobnego popiołu. Mogłabym się jej pozbyć. Ale żal mi tej skądinąd z gruntu dobrej dziewczyny. Tłumaczę sobie, że po prostu nikt jej nie wychował w poszanowaniu ładu i porządku, ani nie przyuczył do wykonywania zawodu. A ponieważ lokum przy żurawiej Zula od lat traktuje jak swój dom, bez protestów ze strony poprzedniej właścicielki, zwyczajnie wprowadziła w nim standardy, w jakich sama dorastała. Przy okazji remontu Chciałam odświeżyć jej całkiem sporą, jak na kamienicę służbówkę. Ale Zula kategorycznie odmówiła. Zgodziła się jedynie, niechętnie i po długich namowach, na odmalowanie ścian. I to w osobiście przez siebie wybranym, okropnym różowym kolorze. Gdy sporadycznie zdarza mi się zajrzeć do jej pokoiku, mam wrażenie, jakbym wchodziła w wielkie damskie reformy, w dodatku Niezbyt świeże, bo gosposia nie toleruje wietrzenia. Przekonuje, że przez otwarte okna tylko wpadają zarazki i człowiek może się co najwyżej rozchorować. Gdy tak o tym myślę, to nie mogę wyjść z podziwu, że jako ludzie tak bardzo się od siebie różnimy. Ale to dobrze. Przynajmniej jest ciekawie. Ostatni raz przeglądam się w lustrze, wydymając przy tym usta, tak że wargi robią się jeszcze pełniejsze. I nim pomyślę, że może powinnam jednak użyć szminki w nieco ciemniejszym kolorze, do mych uszu dociera perlisty śmiech córek, któremu towarzyszy dobrze znany Tadeuszowy baryton. Jestem zmęczona wyprawą pośród mieściu i z tym większą przyjemnością posłucham młodych. Nie wierzę! Woła roześmiana Zosia, a ja oczami wyobraźni widzę, jak onieśmielona własną radością po chwili zasłania usta dłonią, skromnie spuszcza oczy i milknie na dłuższą chwilę. Jestem bardzo ciekawa, co też wprawiło ich w taką wesołość. Bez wahania skradam się ostrożnie i staję w uchylonych drzwiach salonu, przy okazji dostrzegając szarą plamę niewiadomego pochodzenia tuż obok klamki. Znowu Zula jej nie doczyściła. Chcę młodych przyłapać w tym radosnym nastroju. Spojrzeć na roześmiane twarze, choć przez chwilę beztroskie i szczęśliwe. Najwyraźniej puszysty dywan skutecznie tłumi odgłos kroków, bo towarzystwo wydaje się zaskoczone moim nagłym pojawieniem się. Klę się! A rozbawiony Tadeusz milknie w półsłowa, purpuro wieje i zrywa się z krzesła. Wyprężony jak struna strzela cholewami i z udawaną galanterią podchodzi, by się przywitać. Kurtuazyjnie całuje moją dłoń, a migotliwe łobuzerskie chochliki pobłyskują w jego brązowych oczach. Dzień dobry, a co wy tacy zadowoleni? wam dłoń i uśmiecham się do chłopaka. Witamy, szanowną panią. Energicznie zgina się w ukłonie, niczym cyrkowiec po udanym występie. Tadek, nie wygłupiaj się. Usiłuje go wyminąć, by opaść na stojący pod oknem skórzany fotel. Dumę Henia, który z lubością pali w nim cygaro, popijając Armaniak i czytając gazetę. To znaczy... Kiedyś stojący pod oknem, bo teraz Mebel jest wciśnięty między masywną biblioteczkę a ścianę. Po incydencie z ubiegłego roku przesunęliśmy go w ten kąt, żeby w razie ostrzału szkło okienne nikogo nie zraniło. Ależ lepiej powiedz, co was tak rozbawiło. Nalegam z ciekawością, masując dłońmi skronie, bo czuję nadchodzący ból głowy. W tych smutnych wojennych czasach jest tak niewiele powodów do śmiechu, że nie odpuszczę okazji, by poprawić sobie nastrój. Eee, nic, tak sobie tylko opowiadamy Tadeusz wymiguje się od odpowiedzi i pośpiesznie zmienia temat. A co nowego u pani? Właśnie wróciłam ze spaceru wspaniale ty mi tu nie zmieniaj tematu, słyszałam, jak się śmialiście mamuś, tylko się nie denerwuj. A nieraz pogląda na mnie z niepokojem, zupełnie jakbym przyłapała ją na psocie. Ale mnie uspokoiłaś. Strworzone serce przyspiesza, usiłując wyrwać się z klatki żeber i sprawia, że z niepokoju czuję mrowienie na karku, a w głowie coraz bardziej mi pulsuje. Co się stało? Dopytuje niecierpliwie. Na szczęście nic, ale Tadeusz właśnie opowiadał jak... Cicho! Chłopak rzuca jej ostrzegawcze spojrzenie, usiłując powstrzymać przyjaciółkę, która ma fatalny zwyczaj mówienia, co jej ślina na język przyniesie, bez wcześniejszego zastanowienia się nad konsekwencjami, co szczególnie w czasie okupacji może okazać się niezwykle niebezpieczne. Teraz to już musicie mi powiedzieć, bo chyba nie chcesz, żebym wspominała twojej matce. Spoglądam surowo na tatka i z rozmysłem biorę głęboki wdech, by jednym tchem wyrzucić z siebie uzasadnioną pretensję. Żebym wspominała twojej matce, powtarzam dobitnie ciskając iskry z oczu, że wyprawiasz na mieście nie wiadomo co i z kim. Z pewnością nie będzie zachwycona, a zważywszy na jej słabe serce, nie nie ma takiej potrzeby. Chłopak natychmiast poważnieje i macha rękoma, jakby oganiał się od namolnej muchy. Lepiej mamy nie denerwować. Też jestem tego zdania. Niby od niechcenia, wodzę palcem po gęstym splocie koronkowej serwetki, który układa się w finezyjny bukiet róż. Zrobiłam ją na szydełku w ostatnie przedwojenne wakacje, gdy nic nie zapowiadało nieszczęścia. Teraz stała się drogim sercu. Reliktem dawnego spokojnego życia. Z premedytacją każe Zuli prać i krochmalić ją co tydzień, bo przywodzi przemiłe wspomnienia i daje nadzieję, że jeszcze będzie normalnie, że wojna wreszcie się skończy i będziemy mogli wrócić do naszego nudnego życia. Choć oczywiście nigdy już nie będzie tak samo. Bo przecież nie sposób zapomnieć o tych, którzy zginęli, zniknęli albo wyemigrowali. O mojej przyjaciółce Alinie, która wracając do domu przypadkowo znalazła się nie w tym miejscu i nie w tym czasie, trafiła w środek łapanki i ślad po niej zaginął. Jestem pełna obaw i podejrzeń, że znalazła się w jednym z tych piekielnych miejsc, o których tyle się słyszy. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.